Państwa. To jest program Inny Punkt Widzenia. Gościem dzisiejszego programu jest profesor Krystyna Iglicka-Okulska, ekonomistka, demografka lub, bo nie wiem, czy pani woli demograf czy demografka. Może być demograf. I właśnie o demografii chciałem z panią porozmawiać. Dlaczego tak się dzieje, pani profesor, że jak społeczeństwo jest bogatsze, to nie chce mieć dzieci? Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. Generalnie wydaje mi się, że to jest po pierwsze związane ze zmianą systemu wartości, ze zmianą roli kobiety w społeczeństwie, z dostępem do edukacji kobiet i w związku z tym wejściem w inną ścieżkę rozwoju. Kobiety zaczęły być bardzo ambitne. Jak popatrzymy na ostatnie badania, chociażby polskie, pokazujące, jakie kariery chcą robić dziewczynki 15-letnie, a jakie chłopcy i jaki odsetek kobiet studiuje w Polsce na wyższych uczelniach, to widać, że wyraźnie ta zmiana demograficzna jest związana z wyzwoleniem kobiety, z wejściem kobiety na rynek pracy, ze zmianą systemu wartości, no i z tym wszystkim, co niesie za sobą modernizacja, czyli równość, wolność i dostęp do edukacji. Czyli to kobieta jest tutaj kluczowa dla demografii. Zmiana roli kobiety na pewno. Wymuszone przez społeczeństwo zachowania, ale kobieta jest oczywiście kluczowa. To kobieta w końcu rodzi dziecko, to kobieta podejmuje decyzję o antykoncepcji, bądź nie. No, kobieta jest kluczowa. No ale z drugiej strony w tej przeszłości już ustrojowej, innej rzeczywistości, kobiety też były czynne zawodowo. A jak przychodził kryzys na przykład 80 roku i Solidarności, to wtedy nagle Polacy zaczynali mieć dużo dzieci. To nie jest do końca tak. Przyszedł kryzys Solidarności, Polacy rzeczywiście zaczęli mieć wtedy dużo dzieci, ale było to związane z tym, że w okres reprodukcyjny, tak to nazywamy w demografii, wszedł wyż, lat 50., lat późno 40., ci tak zwani baby boomers z tamtego okresu. Każdy wyż rodzi wyż, tylko w niższym stopniu. I tak było i u nas. I także jest to, co w tej chwili obserwujemy w okolicy mojej, na przykład pana zapewne też, pojawiające się jak grzyby po deszczu, przedszkola, żłobki, to jest to wszystko, że to pokolenie wyżu demograficznego lat 80. w tej chwili ma dzieci. Oczywiście groźnie wyjechało, ale mimo wszystko obserwowaliśmy w niedawnym okresie też nadwyżkę. Także każdy wyż rodzi wyż. No i dlatego właśnie obserwowaliśmy w tym kryzysie takim najgorszym, który wydawałoby się, że nie sprzyja większej liczbie dzieci, wyż demograficzny w Polsce. Bo wszyscy nas przestrzegają, że sytuacja demograficzna naszego kraju będzie katastrofą za chwilę, za 20-30 lat. Będzie i ja głoszę też tę tezę bardzo głośno i wiemy o tym, że tak będzie. Jest kilka przyczyn. Po pierwsze, ten problem katastrofy demograficznej, tak to nazwijmy, czy bomby demograficznej, dotyczy całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej z bardzo prozaicznej przyczyny. Kraje Europy Zachodniej już dawno postawiły na politykę prorodzinną. Na przykład Francja. Na przykład Francja, Niemcy, Wielka Brytania i mają imigrantów. To są te dwa czynniki. Tutaj jak gdyby nie było mowy w naszym regionie, mówię tutaj o tym do tej pory, bo nie było takiego problemu i my w tej chwili nadal jesteśmy jeszcze bardzo młodym społeczeństwem. Ale co nas czeka? Po pierwsze zjawisko depopulacji, czyli tej malejącej liczby Polaków, którą już teraz w bardzo przyspieszonym tempie z powodu emigracji obserwujemy. Ja cały czas mówię, jak my byliśmy w szkole, prawda, mówiliśmy, przecież Polska 40-milionowy naród. Spis podał, że jest nas w tej chwili 38,3, ale minus już nie 1,3, bo takie były pierwsze szacunki, czyli 1,3 mln rezydentów państw obcych z powodu emigracji, ale 1,5 miliona. To są już najnowsze poprawki korekty GUS-u. Czyli 38,3 minus 1,5 to już robi w tej chwili Polaków mieszkających w Polsce 36,8, tak? Więc widać, jak to gwałtownie spada. Mało tego,
Współczynniki dzietności, ta magiczna miara stosowana przez demografów, mówiona przez demografów, czyli miernik pokazujący zastępowalność pokoleń. Dwoje rodziców musi mieć co najmniej statystycznie dwoje dzieci, żeby społeczeństwo przetrwało. Tak to jest. W Polsce mamy jedne z najniższych, w tej chwili oscylujące wokół 1,3, 1,4. W krajach Europy Zachodniej 1,8, 1,9, a jeszcze jak się doda do tego społeczności imigranckie, to czasami przekraczają nawet 2, tak było we Francji w zeszłym roku. W Wielkiej Brytanii jest w tej chwili 1,99 dzięki imigrantom, dzięki też Polkom. Czyli po pierwsze tak, spadek liczby ludności, po drugie malejące współczynniki dzietności, powodujące takie zjawisko, mówiąc najbardziej tak prosto i obrazowo, że ta piramida demograficzna, która ma taki kształt, na dole są młodzi ludzie, na górze starzy ludzie, będzie powoli się zmieniać. I te malejące generacje ludzi młodych mogą mieć kolejne problemy. To znaczy, to po pierwsze pokazuje problem starzenia się społeczeństwa, tak? Że coraz szerzej jest na górze. A po drugie pokazuje też to bardzo duże niebezpieczeństwo, że te kolejne generacje młodych ludzi będą mieć bardzo duże kłopoty z obciążeniem, z utrzymaniem rosnących generacji ludzi starych. W obecnej chwili mamy taką sytuację, że około trojga młodych ludzi pracuje na jednego emeryta. W przyszłości, za 20 lat, te proporcje będą zmniejszone. Jeden młody człowiek będzie pracował na utrzymanie trojga emerytów. Pytanie jest, czy wytrzyma to ZUS i czy wytrzyma to taki młody człowiek. W związku z tym... Czy wytrzymają te emeryci również, bo to będzie bardzo mało. No więc to jest kolejne pytanie, ale zakładamy, że te emerytury w jakiś sposób będą zabezpieczone. Natomiast to jest pytanie, czy taki młody człowiek, wiedząc jakie są obciążenia jego pensji składkami, czy jemu się po prostu tutaj będzie opłacało pracować. Czy to nie będzie znowu impuls do wyjechania? Mhm. Więc czy to nie będzie nakręcać kolejnej spirali migracji? Także jeżeli mówimy o Polsce, prognozy są takie, nie biorące pod uwagę emigracji, że za lat 30-40 nas będzie 31 milionów. Ja uważam, że z powodu emigracji może nas być jeszcze mniej. Ale w demografii byśmy się tak do końca nie przejmowali zmianą ilości, gdyby ta zmiana struktury nie była tak istotna. To znaczy, że ubytek populacji nie nastąpi dlatego, że nasi emeryci na przykład wyjadą na Costa del Sol i tam sobie będą fantastycznie spędzać ostatnie lata życia, tylko że będzie brakować nam ludzi młodych. Ta wyrwa w strukturze, w tej piramidzie, dotyczyć będzie tej podstawy w wieku reprodukcyjnym i produkcyjnym. I to jest największe niebezpieczeństwo. Co można zrobić, żeby ta piramida się nie odwracała? Jest kilka rozwiązań, ale one wymagają takiej bardzo czasu. Są niezwykle kosztowne. I wymagają wizji politycznej, patrzenia na problem demografii nie w perspektywie najbliższych wyborów na przykład, nie w perspektywie roku, ale w perspektywie, ja to nazywam taką perspektywą męża stanu, prawda, że ktoś jest w obecnej chwili premierem, patrzy na horyzont, co będzie z tym krajem za lat 20 na przykład. Czyli dam sobie obciąć głowę i ryzykuję, że przegram wybory, albo wiem, że przegram wybory, ale wprowadzę takie prawodawstwo, które będzie skutkowało dobrze za 25 lat. Dokładnie. I to tak do końca też nie musi się wiązać z przegraniem wyborów, bo oczywiście podniesienie wieku emerytalnego to jest taka kwestia, gdzie polityk może stracić. Ale jak widać, to u nas przeszło, bo moim zdaniem ludzie w tym kraju chcą reform, potrzebują reform i potrzebują tych reform jeszcze, można powiedzieć, radykalniejszych. Pytanie jest teraz też, czy ten wprowadzony wiek emerytalny na poziomie 67 dla kobiet i mężczyzn, w oparciu o prognozy mówiące, że nas jest 38 milionów, czy on tak naprawdę wystarcza. Ale wiadomo jest, że politycznie nie można powiedzieć, drodzy panowie i drogie panie, pracujecie do 70, bo to politykowi naprawdę się nie opłaca. Natomiast gdzieś w tyle głowy każdy z nich powinien mieć tę świadomość, że to 67 nie wystarczy. Natomiast... Pani profesor, już zauważmy, że rok temu były wybory i
przed wyborami nikt tego nie zapowiadał, dopiero po wyborach, czyli premier sobie zdawał sprawę z tego, że to jest taki gorący kartofel. Ale to był świetny moment na wprowadzenie tej reformy, bo zaczynanie drugiej kadencji właśnie z takim poparciem, no to był bardzo dobry moment. Natomiast to, co w tej chwili obserwujemy i to, co politycy powinni zauważyć, to niestety te dziwne statystyki migracyjne, które pokazują bardzo duże niebezpieczeństwo dla naszego kraju, a mianowicie to, że ta fala, którą kiedyś mieliśmy, migracji zarobkowej, przekształca się w falę migracji osiedleńczej, rodzinnej. A to, że zaczynają dołączać dzieci, że zaczynają dołączać partnerzy i rodziny. I też jest dziwna dla mnie sprawa, że nasz Główny Urząd Statystyczny nie nadąża za dostarczaniem tej informacji, którą ja na przykład uzyskuję bardzo łatwo z internetu, a mianowicie ze statystyk, które są publikowane przez ONS, czyli Brytyjski Urząd Statystyczny, który już w tej chwili pokazał w sierpniu, że rezydentów z Polski jest 614 tysięcy, a w zeszłym roku ich było 545 tysięcy, czyli to jest wzrost o przeszło 12% za rok 2011. My tutaj w kraju cały czas mówimy o danych spisowych, które pokazują stan na rok 2010. W krajach zachodnich już są statystyki mówiące, co się dzieje w roku 2011. Źle się dzieje z naszej perspektywy wychodźstwa, bo widać, że ludzie bardziej masowo zaczynają się osiedlać w krajach emigracji, no co jest niezwykle złe. Czyli nie ma już takiej sytuacji, że ktoś jedzie, mówi 2-3 lata się dorobię, wracam i otwieram ten interes. No niestety nie. I tak naprawdę to cały czas była taka mrzonka nasza, jak popatrzymy też na statystyki, ja jestem demografem, patrzę na masowy proces. Oczywiście może się zdarzyć, że i pan i ja mamy znajomych i dużo może być badań jakościowych pokazujących, jak to, nie wiem, około 50 osób wróciło, założyło super biznes i jest im dobrze. Natomiast statystycznie tak masowo, to jednak wyjeżdżali ludzie z małych miejscowości, ze wsi, oni byli wypychani, nie mieli do czego wracać. Bardzo potem się okazało, że kryzys nastąpił, prawda? U nas też było takie zachwianie w propagandzie, czy to dalej mówimy o tych masowych powrotach, czy to warto, czy może lepiej tę masę bezrobotnych przyszłych tam utrzymać. Okazało się, że oni sobie świetnie z tym kryzysem poradzili. No a mało tego, już jak minął ten okres karencji zastosowany przez kraje zachodnie, związany z dostępem do socjalu, do polityki socjalnej, społecznej, no to okazało się, że mogą teraz korzystać i ze świadczeń na dzieci, i z dopłat do mieszkań, i z zasiłków dla bezrobotnych. Bo na przykład bogatych Brytyjczyków na to stać. Bo na przykład bogatych Brytyjczyków na to stać. No też jest pytanie... A oni też wiedzą, że ci ludzie w przyszłości będą tworzyli ichnią piramidę. Oczywiście, oczywiście. I tak jak popatrzymy na prognozy Eurostatu, to te zmiany depopulacyjne, które pokazują na niezwykłe spadki w liczbie ludności Europy, tak naprawdę sprowadzają się do niezwykłych spadków liczby ludności Europy Środkowej plus Niemców. Niemcy to jest taki wyjątek na mapie Europy Zachodniej, dlatego że nie mają imigrantów, nie chcieli się przyznać do tego, że mają imigrantów. Cały czas ta polityka imigracyjna była raczej taka anty. Jeżeli sprowadzali, no to już sprowadzali etnicznych Polaków czy też Rosjan, którzy nie mieli takich współczynników dzietności jak inne grupy azjatyckie. A te kraje, o których w tej chwili mówimy, czyli Wielka Brytania, Francja, wszystkie inne kraje Europy Zachodniej, stać ich na tę politykę społeczną, są wzrosty ludności i będą wzrosty ludności. I wiadomo, że ta piramida utrzyma się. Nie będzie większego problemu. Mówiliśmy o podniesieniu wieku, w którym można przejść na emeryturę do 67 roku życia. Co jeszcze można zrobić, żeby spowolnić tempo odwracania piramidy? Po pierwsze, stworzyć warunki dlatego, żeby młodzi ludzie w tym kraju chcieli żyć i chcieli mieć dzieci, bo to jest właśnie żeby nie wyjeżdżali, bo to, co w tej chwili zauważyliśmy w tych danych, łączenie się rodzin z dziećmi, migracje całych rodzin, to jest naprawdę wielkie niebezpieczeństwo. Można się zapytać każdego, kto kilka lat już mieszka w Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy nawet Norwegii, a jak dobrze
dobrze, fajnie, łatwo i przyjemnie jest mieć rodzinę i jak jest bezpiecznie mieć rodzinę w tamtych krajach. I te dziwaczne, może nie dziwaczne, no świetne, bo zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że w społeczeństwie bogatym ludzie nie chcą mieć dzieci. Jednak ja myślę, że my jako Polacy, a Polki, bo też mówiliśmy o tym, że to kobieta głównie o tym decyduje, czy będzie antykoncepcja, czy będzie rodzina, czy będą dzieci. To jak Polki zachowują się w Wielkiej Brytanii. Rodzą bardzo wiele dzieci. Rodzą bardzo wiele dzieci i potrzebują tego modelu tradycyjnego. Nie są na tyle wyzwolone. Dobrze jest im mieć dwoje dzieci, być w domu, wychować te dzieci bezpiecznie. Jest też tak, że pensja męża wystarczy i ta rodzina jest w komplecie. Też tutaj mówiliśmy w studiu przed naszą rozmową, że my coś tracimy, prawda, w tej pogoni za karierą, za pracą. Być może jest to taka refleksja emigrantów, bardzo dziwna, bo na emigracji powinno być trudniej, prawda? A okazuje się, że oni potrzebują mieć tę rodzinę. Oczywiście jest kwestia rozłąki z rodzicami. No, ale to jest nie tak daleko. Ale sobie radzą i też już to, co obserwujemy w Wielkiej Brytanii, że te babcie czy też dziadkowie ściągają tam przynajmniej na pół roku, żeby pomóc i jakoś ta rodzina się trzyma. Także tak naprawdę, oczywiście wprowadzenie wieku emerytalnego to jest taki krok, przedłużenie wieku emerytalnego, to jest taki krok wyprzedzający te straszne problemy, które będziemy mieć. On moim zdaniem w tej chwili już ten krok jest niewystarczający, no ale to jest decyzja polityczna, kiedy ogłosi się ciąg dalszy. Natomiast na chwilę obecną naprawdę bardzo trzeba rozsądnie pomyśleć. Wygrane zostały wybory przez Platformę Obywatelską i od razu wprowadzone opłaty za żłobki, przedszkola. Oczywiście to jest kwestia ratowania budżetu, polityki fiskalnej, dziury budżetowej i tak dalej. Natomiast to wszystko powoduje właśnie, że w perspektywie ci ludzie nie chcą tu mieć dzieci i albo decydują się na prokreację, czyli zakładanie rodziny, posiadanie dzieci gdzieś indziej, albo nie chcą tu mieć dzieci. Też politycy sobie powinni zdawać sprawę, to jest jeszcze ważne. To też jest decyzja polityczna, że dominujący model rodziny w tej chwili w Polsce to jest rodzina z jednym dzieckiem bądź rodzina bez dziecka. Tworzenie ulg prorodzinnych dla rodzin z czworgiem dzieci, czy z trojgiem bądź więcej, no jest dla mnie kompletną abstrakcją, bo tych rodzin prawie że nie ma. Oczywiście to można powiedzieć, że to jest ukłon w stronę tych, którzy borykają się z tym ciężarem posiadania takiej liczby dzieci, ale moim zdaniem rodziny, które się powinno wspierać, to te na przykład, które nie mogą mieć dzieci. Dlaczego in vitro nie może być dostępne dla tych, którzy chcą mieć dzieci, prawda? To jest wielki problem. Bo jest dylematem moralnym, tak? Dla kogoś, bądź kosztowną sprawą. Prawda? No ale teraz jest kosztowną dla tych, którzy chcą tę procedurę. No oczywiście, ale jeżeli mogłoby to być obciążone, mogłoby być to obciążenie dla państwa, prawda? Bo nie wszystkich stać na tak kosztowną procedurę. Także politycy powinni sobie zdawać sprawę z tego, że model rodziny w naszym kraju to jest jedno dziecko bądź zero dzieci z tych powodów, o których przed chwileczką mówiliśmy. I dlatego współczynnik dzietności to jest 1,4, a nie tak jak mamy w Wielkiej Brytanii 2,5. Dla tych grup imigranckich oczywiście, nie rysuje, dla Brytyjczyków. Rysuje pani taki obraz dosyć ponury, dlatego że jeżeli pani mówi, że politycy powinni stworzyć przestrzeń taką, z której ludzie nie chcą uciekać, no to jest to szalenie trudne. W czasach, kiedy więcej przedsiębiorców po raz pierwszy od, nie wiem, 20 lat, więcej przedsiębiorców deklaruje chęć zwalniania pracowników niż zatrudniania, kiedy indeksy optymizmu przedsiębiorców spadają poniżej pewnych takich ostrożnościowych zupełnie i alarmujących poziomów, to w zasadzie ja nie widzę żadnego kroku w kierunku tym, żeby młodzi ludzie z małych miejscowości, gdzie padł cały przemysł, gdzie nie ma właściwie żadnych poza nielicznymi miejscami pracy w usługach,
nie ma żadnych przedsiębiorstw, żeby nie chcieli wyjeżdżać. Wie pan, można też tworzyć infrastrukturę taką sprzyjającą, żeby ten młody człowiek z małej miejscowości, zamiast myśleć o wyjeździe do Norwegii czy też Wielkiej Brytanii, decydował się na dojazdy do pracy, tak to się nazywa, commuting po angielsku, to jest na całym świecie popularne, do Warszawy, Łodzi, Gdańska. No, linie tanie upadły. Można zastanowić się... Likwidujemy PKS, likwidujemy takie lokalne kolej. No, ale to są... Wszystko ale to robimy są, w przeciwnym kierunku. Więc właśnie, wszystko robimy w przeciwnym kierunku. Budowanie infrastruktury i wiele ludzi... Już ci pionierzy wyjechali. Teraz rzeczywiście ci, którzy zostali, to mają trochę łatwiej, dlatego że już w zasadzie na zachodzie można porozumiewać się po polsku bez mała po wyjściu z samolotu, czy też wyjściu z autobusu, bo jak widać prawie wszędzie są Polacy, więc jest łatwiej. Można też zatrudnić się u znajomego, czy też rodziny. Ale wiele ludzi mimo wszystko nie chce wyjeżdżać, albo boi się, albo nie chce, albo woli po prostu być u siebie. Więc jest pytanie, jak im to ułatwić. No ja nie pretenduję do roli bycia politykiem, natomiast no, jest szereg, można się zastanawiać albo po prostu robić metodą copy-paste, jak to robiono na zachodzie. Dojazdy do pracy, to jest, czyli budowanie infrastruktury, dostępność do infrastruktury tej związanej z opieką nad matką i dzieckiem, czyli żłobki, przedszkola, nie za takie horrendalne opłaty, to wszystko może spowodować, że ci młodzi ludzie, ponieważ jak widać, jak się zachowujemy na zachodzie, jeżeli chodzi o prokreację, to my jeszcze nie jesteśmy takim wyzwolonym, przynajmniej kobiety, społeczeństwem singli, jak Niemki i Holenderki, które tylko kariera, w ogóle rodzina, no może po 40 ewentualnie, my jeszcze chcemy mieć rodzinę, a poza tym pan powiedział, że ja taki ponury obraz nakreśliłam. Tak, obserwując, co się w tej chwili dzieje w Polsce i to, co myśmy wszyscy przeszli, trochę starsze pokolenie, to ja uważam, że ten kryzys w Polsce naprawdę był, kiedy się zapisywaliśmy na pralkę i czekaliśmy 2 miesiące, czy na jakiegoś malucha na kartki, czy jedzenie na kartki. Ten kryzys, o którym w tej chwili mówimy w Europie Zachodniej, oczywiście on ich dotyka bardzo, bo oni czegoś takiego jak my nie przeszli i chyba nigdy nie przejdą, bo nie żyli w systemie totalitarnym. Także ja myślę, że umiejętna rozmowa ze społeczeństwem i umiejętne reformy, no dużo tutaj mogą zdziałać, jeżeli ktoś ma wizję tego, że naprawdę będzie bardzo źle za lat 20 i chodzi o to, żebyśmy nie wyginęli jak dinozaury, tylko żebyśmy tutaj, ten kraj, żeby tutaj funkcjonował. No to odwróćmy teraz perspektywę i popatrzmy na Polskę z perspektywy Białorusi i Ukrainy. My jesteśmy krajem dostatnim. Tu przyjeżdżają Ukrainki. Właśnie dyskusja była ostatnio o niezręcznym wypowiedzeniu się na ten temat, ale rzeczywiście tak jest, że panie z Ukrainy bardzo często sprzątają w polskich domach. Czyli jest taki model, jaki my mieliśmy, czy mamy dalej, że my jeździmy sprzątać do Belgii, albo do Anglii, albo do Niemiec, a do nas przyjeżdżają Ukraińki. To na ile realna jest perspektywa, że to przybysze ze wschodu będą podstawą tej piramidy, którą pani pokazywała paręnaście minut temu? To do końca nie jest tak realne, ale tu jak gdyby głosy ekspertów, takich jak ja to czuję już od kilku lat, no można powiedzieć, że głową muru nie przebijemy. Po prostu nie ma woli politycznej. Tak jak myślę, że jest jeszcze wola polityczna, żeby coś zmieniać w polityce prorodzinnej, żeby zabezpieczyć system emerytalny. Te wszystkie reformy związane z polityką społeczną, tu się z politykami eksperci w pewien sposób rozumieją. Natomiast politycy nie potrafią nic z tym zrobić. Tak, to mniej więcej czują temat, wiedzą o czym rozmawiamy. Natomiast jeżeli chodzi o imigrantów, jest kompletny brak woli politycznej. Kiedyś mówiliśmy, że nie ma doktryny
migracyjnej w naszym kraju. Ja uważam, że doktryna migracyjna jest, ona jest niewypowiedziana i wiąże się z tym Polska dla Polaków po prostu. To jest podtrzymanie tożsamości, etniczności, polskości. To też trzeba trochę zrozumieć, że mówimy o regionie Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie były zabory, wojny, przesunięcia granic i tak dalej, więc każdy obcy jest w pewnego rodzaju zagrożeniem. Stąd, jeżeli już po 89 roku coś się zaczęło dziać. Aha, no i jeszcze możemy powiedzieć o tym, że musieliśmy pełnić rolę bufora. Nasza granica wschodnia została granicą szengeńską, granicą Unii Europejskiej. Było dużo obaw w krajach Europy Zachodniej. Kto tu napłynie, kto tu przepłynie, jak się przed tym bronić. I myśmy bardzo ładnie tę lekcję takiego młodszego chłopca w klubie, który właśnie ma być strażnikiem, ma się bronić, myśmy ją bardzo ładnie odrobili, nie zdając sobie sprawy z tego, że po prostu tych imigrantów, których mieliśmy, bo w latach 90. cały czas mówiliśmy, że Polska powoli przekształca się z kraju emigracji w kraj emigracji, coraz więcej tutaj napływa. Oni, nawet te nasze panie z Ukrainy, są teraz, można powiedzieć, w szczątkowych ilościach, bo tam nieprawdą jest, że 500 tysięcy rokrocznie pracuje. One przejechały do Włoch, nawet Hiszpanii, gdzie teraz mamy taki kryzys, bo tam polityka imigracyjna są... My to nazywamy akcje regularyzacyjne, czyli amnestie po prostu dla imigrantów nielegalnych. Imigranci legalizują swój status, po pewnym czasie sprowadzają rodzinę i już tam są. U nas też były amnestie, no ale jednak tak przeprowadzane cały czas, że ci imigranci raczej boją się wyjść z tej szarej strefy, czy też nielegalności. I w związku z tym, no teraz mówimy, że to był sukces, że 10 tysięcy się zgłosiło do programu. To naprawdę jest kropla w morzu potrzeb tych, których potrzebujemy. Ale wracając do pana pytania, no to na pewno nie będzie tak. Ukraina ma sytuację demograficzną jeszcze gorszą niż u nas. Jeżeli popatrzymy na przykład na statystyki dzieci rodzonych przez cudzoziemki w Polsce, tymi cudzoziemkami rzeczywiście są głównie kobiety z Ukrainy czy Białorusi, to o dziwo te liczby dzieci urodzonych spadają. Czyli one nie chcą mieć tutaj dzieci. One chcą tu przyjeżdżać, popracować, posprzątać, czy też mężczyźni popracować w budownictwie, ogrodnictwie, wykonywać tego rodzaju pracę i wrócić do siebie. My jesteśmy głównie krajem imigracji cyrkulacyjnej, tak to się nazywa, czyli takiej pomiędzy tu, bardzo mało ludzi osiedla się. Moim zdaniem potrzebne jest też w polityce imigracyjnej nowe otwarcie. A to chyba musi się też coś otworzyć w naszych głowach. To się musi coś otworzyć w naszych głowach i długo. I tak jak jestem pewna, możemy popatrzeć na wpisy związane z tą naszą rozmową, bo ja sobie też śledzę czasami wypowiedzi internautów, gdy ja się wypowiadam na temat imigracji, no to po prostu jest bardzo, bardzo duże nie i koniec. Nie. Ale tolerujemy na przykład społeczność wietnamską. Tak, ale mamy ich, ich jest około 30 tysięcy, to są cały czas te same liczby, połowa z nich mniej więcej jest nielegalnie, oni sobie utworzyli taką malusieńką społeczność. Państwo w państwie. Państwo w państwie, tak. Zajęli te tak zwane nisze etniczne, czyli handel, gastronomia, niespecjalnie się integrują, dużo na ich temat nie wiemy. I mało tego, z Wietnamczykami było o wiele łatwiej, bo z powodu lat 70. umowy polsko-wietnamskiej o przyjaźni pomiędzy bratnimi narodami. Na początku oni tu przyjeżdżali na studia, byli dobrymi studentami, dobrze odbierani byli, prawda? Jeszcze walczyli kiedyś z wspólnym wrogiem, czyli z Amerykanami. No, jakoś to się tak kulturowo, historycznie też troszeczkę utarło, że to jest taka... Są tolerowani, można powiedzieć, ale już sobie popatrzmy na to, jak wypowiadają się czy studenci czarnoskórzy, czy z krajów arabskich. No już nie jest tak, to jest cały czas, jak się u nas wysiądzie. Tak jak powiedziałam, że jak się wysiądzie na Heathrow, to wszędzie są Polacy, ale jak się u nas wysiądzie na Okęciu, to też są wszędzie blondyni, szatyni, niebieskie oczy i ktoś o innym kolorze skóry, no, wzbudza wielkie zainteresowanie.
nawet w Warszawie, w dużych miastach, nie mówiąc już o prowincji. No to jest pewnie problem całej Europy z tym obcym, dlatego że takie tolerancyjne społeczeństwa jak Holandia, otwarte przez lata, jakby przykład takiego właśnie takiego otwarcia na świat, dzisiaj jest coraz bardziej zamknięte, niechętne obcemu. Tak, to się wiąże z kryzysem wielokulturowości, to wiąże się też z polityką bezpieczeństwa i też pewnego rodzaju z szukaniem kozła ofiarnego tych kłopotów, które zaczęły mieć kraje Europy Zachodniej. Bardzo dużo błędów zostało popełnionych w związku z wielokulturowością. Nie można było tak do końca. To jest piękna idea, tylko jednak no, przybysze w pewien sposób, jak przyjeżdżają do jakiegoś kraju, to powinni się do tych reguł gry, które są w tym kraju, dostosować, a nie cały czas mieć możliwość funkcjonowania we własnym języku. I to też spowodowało, że utworzyły się te enklawy różnych grup etnicznych, funkcjonujące jak państwa w państwie, w danym państwie, nie dostosowujące się do reguł gry tego państwa. Stąd po pewnym, a jeszcze przy okazji polityka społeczna, ten wspaniały socjał, który powodował, że człowiek nie znający danego języka z pokolenia na pokolenie może być bezrobotnym i świetnie funkcjonować i dostaje zasiłek. To też powodowało i stąd właśnie te przedmieścia Paryża płonące i szereg innych historii. I Breivik. I Breivik właśnie. Właśnie Skandynawia jest dobrym przykładem, dlatego że są kraje skandynawskie, które dają właśnie te zasiłki. Niezależnie od tego, czy człowiek coś w kierunku zasymilowania się zrobił. A są kraje takie, które na przykład nie dają mieszkania, tylko mówią, ty je kup, my ci pomożemy je spłacać, ale ty wiedz, że to jest twoje i się o to staraj. Mhm. I w ogóle Skandynawia sobie lepiej poradziła chyba z obcokrajowcami niż na przykład Niemcy, których ta społeczność turecka ciągle jest jakby w enklawie, ciągle nie są to Niemcy tureckiego pochodzenia. No oczywiście, że tak, ale proszę pamiętać, że Niemcy i właśnie kłopot z naszą polityką imigracyjną jest też taki, że my za bardzo ten wzór niemiecki niechęci na szczeblu państwa do imigrantów przejęliśmy. To była prawie, że kopia tej polityki. Niemcy państwo zmieniły... niemieckie chciało chyba tych Turków. Chciało, ale to mieli być pracownicy goście, a jeżeli po 73 roku okazało się, że ci goście to zostali po prostu I mogą sprowadzać rodziny, bo w tym okresie pojawiło się dużo organizacji chroniących prawa człowieka, mówiących, no okej, tu są mężowie, tu są ojcowie, a gdzie są rodziny, dlaczego te rodziny mają tam zostać. Więc goście zostali, ściągnęli rodziny i do 2002 roku, o ile się nie mylę, to jest dopiero rok, kiedy data, kiedy Niemcy zmieniły swoją politykę imigracyjną. Od tego roku można starać się o obywatelstwo niemieckie osobie w drugim, trzecim pokoleniu urodzonej w Niemczech, czyli ci Turcy, którzy tam się urodzili, którzy nie mieli nic wspólnego z Turcją. Mówią po niemiecku. Mówią po niemiecku. Chodzili do niemieckiej szkoły. Tak, drugie, trzecie pokolenie. Nie, koniec. Więc oczywiście, że to było takie właśnie na szczeblu państwa bardzo duży niechęć, nie strach, tylko niechęć przed przyjmowaniem obcych. To jest, tak jak powiedziałam, region Europy Środkowej. Natomiast kraje skandynawskie, Wielka Brytania, no ta cała część północna, czy też Francja, no oczywiście można powiedzieć, że trzeba czekać na obywatelstwo, trzeba zdawać różnego rodzaju testy ze znajomości kultury, historii i tak dalej, ale jest dostęp do tego, że można uważać się za Szweda, Brytyjczyka. Też jest ciekawostka. Kilka dni temu komentowałam dla telewizji Polonia. Dziwne, do końca nie mam jasnego wytłumaczenia na to. Home Office podał, że jest bardzo duży skok w statystykach Polaków aplikujących o obywatelstwo brytyjskie. Tam z rzędu kilkudziesięciu osób na 1800, o ile się nie mylę. Dlaczego? Obywatelstwo brytyjskie jest jednym z najdroższych. Kosztuje chyba 800 do 1000 funtów. Paszport polski, obywatelstwo polskie, unijne. Mówię o tym, że jesteśmy Europejczykami. Tak naprawdę nie trzeba. To też jest sygnał tych młodych emigrantów, bo ja nie wierzę w to, że starają się i płacą tak dużo za brytyjskie obywatelstwo, żeby podróżować bez paszportu, bez wizy do Stanów Zjednoczonych. Tak. To nie. To jest pewnego rodzaju deklaracja. Zamykam za sobą drzwi. Mhm. Czy politycy pytają się pani,
o radę, rozmawiając z pani, czy ktoś? Przez media. Czasami rozmawiają, czasami uczestniczę w jakichś spotkaniach. Jestem proszona o jakąś ekspertyzę, analizę. No a co się dzieje, to widzimy. Mhm. Jest pani rektorem uczelni Łazarskiego. Ten program demograficzny dotyczy właśnie teraz uczelni. Mówi się, że najbliższych kilku lat nie przetrzyma połowa prywatnych uczelni w Polsce. Wydaje nam się, że nawet więcej, bo tych uczelni w Polsce mamy 300 ileś tam. Jest bardzo duża konkurencja pomiędzy uczelniami państwowymi a prywatnymi. Jest kwestia tego, że właśnie z powodu takiej, a nie innej sytuacji demograficznej za kilka lat wszystkich chętnych na studia wyższe mogą wchłonąć uczelnie państwowe. Jest pytanie właśnie, jak przetrwać na rynku i jak dobrze kształcić młodzież w systemie prywatnym. Nasza uczelnia, no może nie mogę powiedzieć, że jest w luksusowej sytuacji, ale na tyle dobrze weszła na rynek i ma takie miejsce w rankingach i tak dobrze się uplasowała, że mamy bardzo duży nabór studentów zagranicznych. Jesteśmy uczelnią atrakcyjną dla studentów zagranicznych i to jest właśnie też pytanie, jak uczelnie niepubliczne mają przetrwać bez studentów zagranicznych. Nie przetrwają. Kwestia jest właśnie tego, jak ściągać studentów. Uniwersytety brytyjskie cierpią na ten sam problem, tylko że Brytyjczycy mają kolonie, mają dawne kolonie, mają wypracowane ścieżki rekrutacji. Od lat wiedzieli, jak to robić. Po roku 2004 no, był bardzo duży napływ ludzi z naszej części. Oczywiście oni w niewielkim stopniu zaczęli tam studiować, ale zmniejszono tuition, opłaty za studia. I ci studenci są głównie ze wschodu, tak? Tak, głównie ze wschodu, Ukraina, Białoruś, oczywiście no, Turcja też, uczelnie starają się ściągnąć. I od kiedy się do tego przygotowywaliście? W zasadzie od już mniej więcej 5-6 lat ta rekrutacja bardzo nam wzrasta, bo mamy wśród nas demografów, ja jestem jednym z nich, i widać było, co się dzieje ze studentami polskimi, jakie kierunki przestają być atrakcyjne, dlaczego nie decydują się na taki, a nie inny kierunek, dlaczego jest ich mniej, no więc trzeba się było na to przygotowywać. Czyli nasze państwo, które 5-6 lat temu było zajęte przede wszystkim walką wewnętrzną i dalej jest zajęte głównie walką wewnętrzną dwóch największych grupowań. Właśnie, bo uczelnia prywatna ma właściciela i to jest pewnego rodzaju jego biznes, jego przedsiębiorstwo i on je chce uratować. A na szczeblu państwa nie ma takiej wizji właściciela, no w innym sensie właściciela, nie osoby, która zawładnie. No my jesteśmy właścicielami, ale widać, prawda? Właściciel zbiorowy nie jest dobrym właścicielem. Co możemy. Takiej wizji racji stanu po prostu. Żebyśmy przetrwali jako państwo, jako naród, tak jak te uczelnie prywatne, które walczą o przetrwanie. No to potraktujmy, pani profesor, tę naszą rozmowę jako sygnał dla kogoś, kto jest władny do podejmowania decyzji. I żeby jednak popatrzył na ten horyzont, a nie cały czas pod nogi. No myślę i ponieważ ten program ma taką oglądalność, to może coś z tego wyjdzie. Profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf, rektor uczelni Łazarskiego, była gościem programu Inny Punkt Widzenia. Bardzo pani profesor dziękuję. Dziękuję również.